Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol, wracamy po dłuższej przerwie sznurki, wiemy, że tutaj będą bardzo zabójcze dla Eli, jeżeli w nie wejdziemy, więc tutaj nie idziemy, ale pójdziemy tu. Ale też kolejne sznurki, dobra, Max cegieł, to cieszy, gdzie mamy cegiełki? To teraz, żeby trafić, gdzie w sumie lepiej, dobra, lepiej z tej strony. Dina tam bym nie szedł w tym momencie. No i dlatego są kolejne do podniesienia. O, jak niefortunnie się ustawiłaś, moja droga. No, oby nie eksplodowało prosto na ciebie. Ej, tak, w takim wypadku, jak całe auto zdrżało, to powinno też tutaj. Ta pułapka też powinna zostać przerwana. No, dobra, widzę. Dina nie robi sobie nic, tak właściwie, z tych pułapek. Seattle News Channel. Okej, już raczej nic nie nagrają, żadnego materiału. Troszkę im zarosło. To i owo. Znaczy obrosło rdzą. Nie, myślałem, że... A, i oczywiście troszeczkę zakopało się autko. Nie, myślałem, że rośliny przejęły już ten samochód. Ale w sumie on niedawno się jeszcze normalnie ruszał pewnie. No, jeszcze trochę wyżej. To się władowała. Na schodach jest drut. No to z powrotem, nie? Możesz to zdetonować? Innej opcji nie ma. Nie stąd. Trzeba będzie jakoś fajnie rzucić, tylko tam dalej dopiero była cegła. A kurde, mam coś, czym mogę rzucić? No właśnie, nie. A tu jest pułapka. No w to nie chcemy wejść. Ale dobra, tu wygląda jak wejście, gdzieś wyżej. I tu mam nadzieję, że kolejnych pułapek nie będzie. Przydałaby się, no właśnie, chociażby taka buteleczka. A, i to już typowo stąd. A, dobra, to czemu by nie? Zacznijmy od tej bliżej. Celujemy w... Kijek. Jesteśmy zbyt delikatne. Może Lia sama nas znajdzie. Ta. A może to po prostu zasadzka? No całkiem możliwe. Ktoś te pułapki tam pozostawiał nie bez powodu pewnie. Ale z drugiej strony... Takie rzeczy stawia się... Znaczy, zostawia się na inne okazje, bo... Sorry, jakby to była duża grupa przeciwników. Czyli tam jakaś, nie wiem, ludzka inna grupa. No to już pierwsza taka eksplozja powinna wzbudzić alarm. Tak naprawdę. A może te... No, zobaczmy, czy otwarte. Raczej nie. Muszę tam wejść. Przydałby się sekator, z tego co widzę. Byłby tutaj najbardziej pomocny. Ej, czy ja podniosłem zamiennik? No, podniosłem. Nie, już myślałem, że nie. To by było straszne marnotrawstwo. A oczywiście Adina zostaje tam, czy... Też spróbujesz tutaj jakoś się dostać? Dobra, okej. Okay. Idzie tu. Dobra, jak to wygląda? Sytuacja... Wygląda, że w porządku, ale... Właśnie, spójrz? Gdzie spójrz? No jest. Głowa nisko. Dobra, tam znajdziemy kogo? Lię, tak? Chyba pusto. No tak właśnie wygląda, ale... Nie kupuję tego. Widzisz wejście? Ja chyba tak. Jeszcze nie. Chyba właśnie tamtędy. No ale znacie mnie, przeczyszemy tej okolicy oczywiście. No, w tych samochodach coś może być, ale nie widzę pułapek. Co z jednej strony, tak szczerze, trochę martwi. Ej, dobra, może tędy się uda wejść, ale dobra, no to już... Skoro tak... I sznurków nie widać... To delikatnie bardziej wyprostowana postawa. O, dobra, troszeczkę Tomb Raiderem zajechało. Czemu Tomb Raiderem? Przecież Uncharted jest najbliższym skojarzeniem, zdecydowanie. Tylko, czy to była gra warta świeczki, takie wspinanie się? Tu, ale bardzo mokro. O, tutaj, w tym miejscu, jakaś kałuża. No, ewidentnie dźwięk chlupoczącej wody. Cegła, czy coś lepszego? Zdecydowanie lepiej. Dobra, nie, tego nie chcę zamieniać, ale to z chęcią podniosę. Mogę być wybredny? Oczywiście. O, środki wybuchowe. Ej, może warto przygotować tutaj faktycznie jakąś minę, pułapkę. Ile mam tego pewnie w nadmiarze? No, od groma. Dobra, uznajmy, że na przykład tędy się uda wejść. Aha, ja bym tu się rozbiegł i tam skoczył. No, aha. Więc w takim wypadku trzeba przeczesać resztę okolicy. Poszukiwają zapasów. Może jakaś karta wpadnie. Nie wiem, ten brat kandelabry, czy ktokolwiek.
Znaczy nie, nie, to nie jest to, że zapamiętałem, jak się nazywała tamta bohaterka, tylko po prostu nie renderowałem materiał dosyć stosunkowo niedawno. Wczoraj bodajże. Z kandelabrą, więc... Może się wyspniemy. No może tu są dwa wejścia tak właściwie. Ale dobra, samochody zawsze warto sprawdzić. Potencjalne skarbnice. Fajnej rzeczy. Nie, nie chodziło mi o szyby do tłuczenia wcale. No dobra, tutaj widzę nic. Dobra, sprawdźmy tę drogę. Choć bardziej nieoczywista wydaje się tamta ze skokiem, więc... Może tam się coś kryje bonusowego, a tutaj jest po prostu zwykła, normalna droga. Albo i nie. A może trafimy w to samo miejsce dokładnie. No tam bym wskoczył. No dokładnie, dobra. To jest to samo. Chyba. Wiatr czy ptaki? Bo brzmiało naprawdę podobnie. Nie, okej, okay, dobra. Zwłoki. Nie, to będzie ten dobry omen na pewno. No i to, że Dina wyciągnęła klamkę, nie, dobra, okej. Okay, pozwólcie, że ja do niej dołączę. Może nawet z tłumikiem. No mamy element zaskoczenia po swojej stronie. No gdyby nie te wybuchy wcześniej. Ej, no to wygląda na lepszą broń niż tą, którą masz. Czemu bierzesz tylko naboje, a... dobra, już nic nie mówię. O, i łuk i strzały. Ta dostała dwie. Jedną w trzewia, później w udo. Albo na odwrót. W każdym razie bardziej ta w bebech była zabójcza niż ta w udo. No chyba, że przedziurawiła tętnicę, no ale... Bez wyciągnięcia strzały jakiegoś tam dużego krwotoku nie powinno być. No w każdym razie przypał dostać dwie strzały. Wolałbym nie, osobiście, w swojej karierze życiowej. No, ten jeszcze dodatkowo zakrwawia nasze... Nie, co ja się w kurde bawię w Dextera, w CSI, co jest gra? Nie, idziemy dalej. No ja już mam przygotowany pistolet z łukiem, zaraz będę sprawcą, a nie jakimś dochodzeniowcem. O, tu może? Nie, tutaj nie, ale... No muzyczka złowroga, próbowałem tu... Nie no, na pewno tutaj gdzieś, no nie chcę się wierzyć, że nie. Tu, przez płot. Jakoś. A nie, serio, nie chcę mi się wierzyć, że to nie tutaj. Pozwólcie, że się rozejrzę. Okej, okay, może tamtędy jakoś. Dina, masz jakąś... O, mamy to. To, że cokolwiek to jest. Czy to jest wejście, czy jakiś bonus? Nie wiem, zaraz się przekonamy. Tam już mogą być ludzie. Trzeba jest wyciągniętą bronią, więc... Więc Eli, ja bym poczekał przed wejściem, ale widzę, byłaś innego zdania. I to też ślady krwi. I w sumie niedaleko się kończą. Zombie raczej nie wchodzą po linie, podejrzewam, ale tutaj do tego pewności nie mam. Może biegacze. No dobra, z drugiej strony są biegacze, nie wspinacze, no to... No dobra, sprawdź, czy ktoś jest. Max zdrowia, rybki nie chcemy. Tego też nie. Ani tego. Wszystko na maksa. Mogę coś stworzyć. Cokolwiek. No nie. Nie, to słabo. Nie, będę musiał zacząć używać tych rzeczy. I mam nadzieję, że nie będą to apteczki. O. Będziemy teraz tak mijać. Wiele zapasów, które mogłem podnieść. A nie podniosę. Maczeta? Nie, siekiu. Ale delikatnie uszkodzona. Podejrzewam 4 zabójstwa, 5 w wykonaniu rurki z nożyczkami, którą mam. Okej, okay, zostawiamy na razie. Bardzo możliwe, że się po to cofnę. I też jestem ciekaw, czy można zrobić siekierę z nożyczkami. Jakby to było jeszcze potrzebne. I przy okazji się naprawi. Okej, okay, to wygląda jak rura, która się urwała. Nie, myślałem, że pułapka, taki jakby taran. To by zmiotł przeciwnika, ewentualnie. Czy tam przeciwnika. Jaki przeciwnik, jak zgarnia cios rurą i leci przez okno? Ej, ładny ślizg. Nie, to bardziej po prostu... Co, włamywacza? Bo to nawet włamywacz by dostał. Ej, znowu mimowolnie chodzę w kuckach. Ale zanim te drzwi... O właśnie, co tu słychać? Jakieś... trzaski, no... Wątpię, czy tutaj będzie pusto.
No, pusta na pewno nie, jeżeli chodzi o zapasy. No, parę ciekawych rzeczy, ale większość oczywiście max. Ej, musiałeś trzaskać, serio? No tak, grzecznie czeka. No nie mów się, że rurami, nie. Chyba nie, nie? Oj, tak trochę odważnie, co tu się kurde wydarzyło? Kto tam wisi? Ja nie wiem, czy chcemy tu być. No nie, no bankowo. Też nie podejrzewałem Tomiego w ogóle, serio. Kurwa zrobił. Nie wiem. Może blizny. Ale to wiadomość. Nie no, grupa zwana bliznami była wspominana nieraz. Nie. Ale bądź czujna. Potrójnie. Ilu? Czterech, tak? Dobrze widzę. Oho. Ale bądź czujna, ale... Mimo wszystko... Przejrzyjmy okolicę. Zresztą tam na widok jeszcze nie idę. A może... A może warto tutaj górę, jednak mimo wszystko najpierw. A ciut szybciej. Najwyżej padnę na glebę, jak trzeba będzie. Kurde, ale klimatycznie. Za mną. Gdzie za tobą? Przecież ja tu idę przodem. Ja tak przeglądam poszukiwania czegokolwiek. I tak większość rzeczy nie mogę podnieść, ale... No właśnie. Nie, dajcie mi okazję, żeby to wszystkiego użyć. I też dajcie mi możliwość, żebym nie żałował tych słów. Bo tutaj mi zaraz wyskoczy, nie wiem, 5 purchawek, tych największych grubasów. No to w sumie bym się wystrzelał wtedy, totalnie. Coś nic. A nie, to też nic nie było. Jakieś tam ewentualna... Kurde, drobnica sama. Ale wiecie, o czym to świadczy, że zaraz coś się tutaj uruchomi i będę musiał się schować na tej górze i tam pewnikiem w boksach będę musiał się chować przed ostrzałem. Albo zombie. Zobaczymy. No dobra, nie chciałem być blisko nich, a jednak będę musiał. No do cholery, myślałem, że wisielec zleciał, ty idiot. A, dobra, nie obrażajmy. Okej, to ma kółka. Czy naprawdę potrzebujemy tej możliwości, żeby sięgnąć trupa? Moim zdaniem nie, ale... Nie, zdaniem twórców też nie. Nie można tego przesunąć. To po jaką cholerę dawać kółka w takim wypadku? Już teraz, sorry, już byłem na górze. Myślę, jeżeli coś miało się włączyć, to powinno wtedy. Przecież sobie dogra to samo, nie? No. Okej, czyli nikogo tu nie ma. Przynajmniej żywego. No, co to? Znowu to graffiti. Co to za goście? Ktoś, z kim wilki miały na pieńku. No, brzmi jak blizny. To jakieś totalne świry. Fanatycy religijni w czasach apokalipsy? W sumie podejrzewam, że takiej grupy się pojawiło kilka. W końcu apokalipsa, nie? Ale żeby od razu rytualne mordy, no kurde. Oto jak najbardziej. Może trzeba poprawić dźwięk dyndania. Chyba nie. A podchodzimy już teraz naprawdę w centralny punkt pomieszczenia. Aha, chciałem, żebyś tam wskoczyła. Ale właśnie, czy oni wyglądają na żywych, czy na wieszane zombie? Rozwalone bebechy. Tu to samo. Dokładnie to samo. I nie wyglądają na... zarażonych. Kurczę, naprawdę? Aż tak grubo? Rozciąć brzuch i wciągnąć liną za szyję? Nie no, świetnie. No, bardzo nieciekawa śmierć w każdym razie. Lina, jakbyś mogła... Pójdzie przodem? Serio? Dobra, winszuję odwagi. O, dobra. Tu się klimat zmienia. Ale czy mam głupie wrażenie, że tam zaraz będziemy wracać? Zresztą ta muzyka nie jest po nic.
No nie mów, że tędy. Gdzie? Nie podoba mi się to. Jesteśmy na widoku. Bardzo na widoku. Szukać budynek. Chcę znaleźć Lię. Tylko ostrożnie. No sama nie spadnij, proszę cię. Właśnie spadniesz, nie spadnie? A może ją zepchnąć? Stłuc tą szybę? No! Nie idzie! No zobaczmy, ja uwielbiam sprawdzać takie rzeczy. Na ile twórcy pozwalają nam, graczom, sobie pozwolić z grą. Tutaj przynajmniej jest jakiś ślad, choć powinna szyba się stłuc oczywiście. Okej. Okay. No, zapowiada się walka. Lada moment. I nie będzie to walka na kije, zaznaczam. Chyba, że ktoś wyskoczy od razu, nasza puta z krzaka czy coś. Kolejna broń biała? Dobrze, nie. Dobra, ściach Max w shotgunie. Co w takim razie tutaj pewnikiem też się zbliżamy do pełności amunicji. To może jednak shotgun na pierwszy ogień. No dobra, wszystko zależy od tego, jaki będzie dystans. Czy krótki, czy dłuższy troszeczkę i będzie wymagał podejścia cichego. Bo jak nie, no to shotgun. Cyk, cyk, pusz. I po wszystkim. I tutaj momentalnie się będę cofał po ten jeden nabój. Pewnikiem. Nie, klimat gęsty w tej stacji telewizyjnej. I karta. Kimimela? Kto to jest? Rzućmy okiem na szybko. No wygląda jak bohater pozytywny. Dobra, strzelałem. Oczywiście. 80-60, to też nieźle. Society of Champions. Kimimela Green, to jest w imię? O kurde. Po tym jak z powodu matac zachłannych deweloperów rodzina Kimimeli Green straciła dom, młoda pani naukowiec rozpoczęła protest, który został całkowicie zignorowany. Okej, sfrustrowana postanowiła obrócić swoje badania nad zachowaniami zwierząt w środek walki politycznej. Owocem wielu zerwanych nocy spędzonych w laboratorium było urządzenie pozwalające bohaterce porozumiewać się telepatycznie ze zwierzętami. Aha. O, tam jest taki podwójny bonus. Raz, że telepatycznie, dwa, że ze zwierzętami. Wobec tego członki Society of Champions, Kimimela wraz ze swoimi zwierzęcymi sojusznikami przemierza świat, zawsze kierując się tam, gdzie wskutek wojen domowych i chciwości ludziom odbiera się domy. A kiedy zwierzęcy nie chcą jej słuchać, głos zabierają zwierzęta. Kogo tam miała na podorędziu? Niedźwiedzia, Szopa? Kogo jeszcze? I Sokoła. Dobra, niezbyt dużo, ale też w sumie niedźwiedź zajmuje dużo miejsca pewnie, jeżeli ona podróżuje samolotem na przykład. Też podejrzewam, że ma pewne trudności na lotniskach, jeżeli nie ma swojego prywatnego odrzutowca. Ale strzelam, że Society of Champions to coś takiego jak Avengersi na przykład, czy nie wiem, Liga Sprawiedliwych, cokolwiek, więc pewnie mają swój własny odrzutowiec, ale no, wtedy ten misio dużo zabiera. Znowu shotgun. Czyżby deweloperzy nam coś podpowiadali teraz? Dobra, zbiło się gęsto od klimatu, serio. I coraz więcej krwi. Słyszałeś to? No oczywiście. Co to? Dobra, tutaj śmierć z powodu ostrzału strzałami. Dobra. To na pewno nie zombie. Zombie Robin Hooda tutaj na pewno nie zobaczymy. No naprawdę, muzyka niesamowicie buduje ten klimat. No co my tu mamy? Tata podpisana na dole. Co? Nie, mówcie, że to nie, dobra, jeszcze raz. Przeczytajmy po prostu całość. Nie ma co domniemać po pojedynczych słowach. Ciekawe, jaki to jest język w ogóle, bo takie ja chyba w języku angielskim jeszcze nie słyszałem. Ale usłyszałem, że to blizny, które przyprowadziłaś z wybrzeża, zaczęły gadać. Ponoć Isaac jest pod wrażeniem. Wiem, że miałeś wątpliwości, ale musisz się uzbroić w ciebie wytrwałość. Pokaż mu, że akcja na wybrzeżu nie była czymś odosobnionym, a ustawisz się do końca życia. Pomyśl o tym, jak niewielu otrzymuje taką szansę. Jestem z ciebie dumny, tata. No dobra, pozytywny liścik, tylko blizny przyprowadzone z wybrzeża zaczęły gadać. Czyli co, może tam dyndały blizny właśnie. No blizny na pewno pozostaną po tych dziurach w brzuchu. Jeżeli ktoś pofatygowałby się je zaszył.
Tylko w aktualnej sytuacji po co? Dobra, znowu zapasy tych podnieść nie mogę. Kurde, dużo tych zapasów, naprawdę muszę zacząć strzelać. Albo jeszcze więcej pudłować, ale to... Jeszcze więcej? W sensie, no kurde, tak już tego jest dużo. Jest stacja radiowa, czy jakiś tam przekaźnik, tak? Serio, shotgun chyba byłby tutaj lepszą opcją. Czy to jest Lia? To ona. Aha. Lia. Na pewno? Tak. No porównaj ze zdjęciem, zawsze możesz. Kosmos bardzo chciał, żeby zginęła, co? No to dostała z kolei 3 strzały. Nie ma nic przy sobie. A co w tej torbie? Bo chyba na to patrzy teraz Eli. Zdjęcia? Nie mówi się, że zdjęcia wszystkich przyszłych ofiar Eli. Wszyscy tu są. No co ty, ja, serio? Jeszcze podpisani. To obok Jackson. Patrz, jak się kurwa szczerzą. No jest Abby. Jest Owen. To ona. Ona go zabiła. Troje z głowy. Troje z głowy. Szóstka tu dwójka, odbiór. Potrzebne wsparcie dla Indii w drodze do stacji. Powtarzam, potrzebne wsparcie kurwa. Dla Indii, odbiór. Da, zbierajmy się. W drodze do stacji, powiadacie. Mhm. Super. Czyli idą tutaj. Tumik. No, nie żyje. Jak się z tym czujesz? Wnerwia mnie, że z nią nie pogadałyśmy. Ta. Ona nie skrzywdziła Joela. Zmuszenie jej do gadania byłoby pojebane. Przebyła setki kilometrów, żeby go skatować. Mam w dupie, czy trzymała kij. Rozumiem. W sensie gdzie? Nie, w sensie gdzie oni są? Wchodzą na górę, czy są już na górze? Jak tutaj nie mogę zejść na dół? Jak się stąd dostaniemy? O-o. To znaczy gdzie? No tam na dole chyba się nie da. Znaczy na dół. W sensie, no to musimy środkiem. Nie, przypadkiem była ta zmiana. Ja serio nawet nie wiem, gdzie oni są. To nasłuchiwanie może jest dobre, ale nie aż tak dobre. Dobra, tego gołym okiem widzę. Może faktycznie, ej, otwarta walka. No, w sumie kogo ja oszukuję, pewnie i tak to nie dojdzie zaraz. Bo mistrzem skradania i bycia tajemniczym to ja nie jestem akurat. O, a przy okazji. Jakim cudem mnie tu nie było? Albo jakim cudem to ominąłem? O, ho, ho. Maczeta. Orzesz. Dobra, nie idzie w tę stronę, dobra, już po niej, chyba że ktoś ją obserwuje. Aha, i tyle, ze skradania. Uła! Dobra, shotgun całkiem spoko. Tak, gdzie? Moment, no nie możemy w ten sposób działać. Ała! Dobra, duża odległość od naszego shotguna, ale zabija. Dobra, może w takim wypadku... O, super, tak. On gdzieś tutaj jest? Jest. Dobra, strzelamy? Strzelamy. Oj, dobry strzał, nawet musiałem rurki użyć. Gość leciał z młotkiem ogólnie.
Dobra, dobra, podejdź, 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 podejdź! Dobra. To wyszło całkiem spoko. Ale chyba musimy zacząć strzelać z drugiej broni. Co, już? Myślę, że tak. Kurde, już? Serio? Słyszę kolejnych. Tędy. Chodź. Nie, wystrzelałem wszystkich. Mam za dużo amunicji. Ej, tą maczetę może było zaraz naprawić jeszcze. Chyba, gdzie ty ich słyszysz, powiedz mi? Czy zaczynamy strzelać od razu? Bez pierdzielenia się w ogóle. Ej, to jest Dina, tak? Ale byś dostała kulkę, jasny gwin. Nie, dobra, teraz autentyczna rozkmina. Czy podnosimy maczetę? Pytanie, czy da się do niej dodać nożyczki? Bo jeśli tak... Dobra, sprawdźmy. I można to ulepszyć. Tak też zróbmy. Nie, ale naprawdę? Okej, zobaczmy, jak będzie wyglądała maczeta, naprawiona maczeta z nożyczkami. Dobra, ale tymczasem tam parę rzeczy pewnie nie będę mógł już podnieść. Max. No bo nie przeładowany. Nie, ale i tak suma będzie taka sama. Nieważne, w których komorach się znajdą, czy w pełnej, czy w pustej. Czyli czy w magazynku, czy nie. Przynajmniej w bębenku, będąc dosłownym już. Ej, mnie to chyba nie było, serio. Ale od razu widzicie, uzupełniamy zapasy, które straciliśmy, czyli zaraz napis Max będzie znowu częstym gościem. Ej, dobra, przyciskamy się. Zresztą chciałem powiedzieć, przyciskamy się, ale... Nie, moment, tutaj serio widziałem miejsce, gdzie można by było chyba się wślizgnąć? Nie, dobra. Musiałem się przywidzieć. Dobra, rzekomo niby wszyscy. No to czego ja się boję? Ciśnie na dół. No, ona już tu dawno czeka. A wyjście było tu, jeśli dobrze pamiętam. Nie, sorry. Dina ma rację. Właśnie, nie broń krótka, a właśnie z tym będziemy biegać. Nie, muszę naprawdę znaleźć jakieś dobre określenie na ten rodzaj broni. Snajperka bez lunety brzmi ok. W sensie, o kurde. No piękny strzał, ale... Dobra, cofamy się po tamto. Nie, serio, to nie był żart. Naprawdę, jeśli jest taka możliwość, cofamy się po tamte naboje. To nie jest tak daleko wcale. A poza tym teraz pytanie, czy... Oni pójdą aż tutaj za mną? Ale się zmęczyłaś, Eli, kurde, mniej szlugów. O, bieg przełajowy, który uskuteczniłem. Ej, nie, można się powiedzieć przycisnąć, faktycznie. Dobra, max tego, ale... Te dwa naboje mogą odegrać bardzo kluczową rolę. Czasami będzie różnica między życiem a śmiercią. Dobra. To chyba max wysokości, jaki Eli może przeżyć. A dobra, wedle moich szacunków tam jeszcze jeden powinien być. Aha. A może we mnie nie trafi, albo może z drugiej strony właśnie może lepiej tak. Powolutku, delikatnie, po cichutku. To nade mną? Nie, tu jest. Pośmiertny krzyk. I dosłownie. Dobra, jest Dina. Hit them from behind. Dobra, idź Dina. O, czyli jednak poszli tamtędy. O, cholera. Co za asy. No, ej. Nie, ani trochę. W ogóle nie blizny. No ja lecę przy ciebie po prostu. To już naprawdę nie ma się nad czym zastanawiać z grubsza. Na bok, dawaj tu. Oj, oby nie prosto zarażonych. Ej, no poczekaj na Dinę. No. W porządku. Już myślałem, że nie ma w środku. To
Pada nam chwilę. Ruszajmy. Ruszajmy gdzie? No, przez sekundę wyglądało, jakby nie było dalej przejścia. Maski. Dobra. Eli nie musi. Ale tego Dina nie wie. Dobra, czyli co, weszli? Ale skoro zarodniki, to też możliwi zarażeni na wyższym levelu. Musimy iść dalej. No, taki mam zamiar. Ale dalej. Zarodniki. A, widzę Dina z latarką. O, bo tam może być coś grubszego. Tam pójdziemy następnym razem. Chyba to nie jest w ogóle droga przed siebie, ale... A, znajdziemy właściwą w następnym materiale. Wielkie dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Pozdro. Cześć. Hej.